Pracowity dzień w Senacie Rzeczpospolitej. Są z nami senatorki i senatorowie Klubu Senackiego Koalicji Obywatelskiej. Uprzejmie proszę przewodniczącego klubu, senatora Marcina Bosackiego, o zabranie głosu. Proszę państwa, senatorki i senatorowie Koalicji Obywatelskiej zdecydowali się zabrać głos, bo mamy do czynienia z największą falą demonstracji w historii wolnej Rzeczypospolitej od 1989 roku. Ta fala demonstracji została wywołana, sprowokowana przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sprzed 5 dni. Orzeczenie, które jest niezgodne z prawem, jeśli chodzi o procedurę jego podejmowania, przez skład, który również jest niezgodny z prawem, oraz z całą pewnością to orzeczenie jest sprzeczne z wolą większości Polaków, bo większość Polaków, jak wiemy, nie jest za dalszym zaostrzaniem ustawy antyaborcyjnej. Odpowiedzialność za to, co się dzieje, oraz odpowiedzialność za znalezienie rozwiązania tej sytuacji spoczywa na formacji rządzącej, która, jak wiemy, kontroluje Trybunał Konstytucyjny. Bardzo proszę panią senator Barbarę Borys-Damięcką o przeczytanie oświadczenia senatorek i senatorów Koalicji Obywatelskiej. Oświadczenie senatorek i senatorów Koalicji Obywatelskiej w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku. My, senatorki i senatorowie Koalicji Obywatelskiej, stanowczo oświadczamy, że orzeczenie upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu narusza godność kobiet, odbiera im równość wobec prawa oraz prawo do ochrony zdrowia, godzi w ich wolność i naraża je na nieludzkie traktowanie i tortury. Wydanie takiego orzeczenia w dobie szalejącej pandemii koronawirusa należy traktować jako prowokację oraz zamach na życie i zdrowie Polek i Polaków, którzy w obronie praw kobiet demonstrują od kilku dni na ulicach całego kraju. To także próba odwrócenia uwagi od nieudolności rządu, który nie radzi sobie w walce z pandemią. Zwracamy ponadto uwagę, że w wydawaniu orzeczeń przez Trybunał Konstytucyjny nie mogą uczestniczyć osoby nie będące legalnie powołanymi sędziami. Wyrok wydany z udziałem osób nieuprawnionych do orzekania jest wyrokiem nieistniejącym. W składzie orzekającym zasiadał sędzia dubler Mariusz Muszyński i dwaj następcy dublerów: Justyn Piskorski, jednocześnie będący sprawozdawcą w sprawie, i Jarosław Wyrembak, a więc osoby wybrane i powołane na miejsca wcześniej zajęte. To są osoby nieuprawnione do orzekania, które nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Dodatkowo składowi orzekającemu przewodniczyła sędzia Julia Przyłębska, wybrana na prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sposób niezgodny z procedurami. Wreszcie postępowanie było obarczone błędami proceduralnymi. Stanowisko Sejmu przedstawione w Trybunale Konstytucyjnym przez posłankę PiS Barbarę Bartuś nie zostało uprzednio przyjęte przez Komisję Ustawodawczą. My, senatorki i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, uważamy, że stanowisko składu orzekającego nie stanowi wyroku Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej. Podpisały senatorki i senatorowie Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję pani senator, bardzo dziękuję paniom i panom senatorom. Dziękuję państwu i do zobaczenia. Dziękuję.